26 lipca, dziś są moje imieniny, ale nie tylko moje, bo dużo Anek jest na tym kanale, dużo Anek jest w ogóle na YouTubie, które tworzą ten kanał, także wszystkim YouTuberkom, które mają na imię Anka, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, słuchajcie, cierpliwości i zrozumienia wśród swoich widzów, a wszystkim Wam, czyli Anie, tutaj są u mnie na kanale, jest tyle Anek, w sensie moich widzek. Wszystkiego najlepszego, słuchajcie, spełnienia marzeń. Tych najskrytszych, tych schowanych gdzieś tam na dnie serduszka. A dziś świętego spokoju po prostu. Ja to chyba jestem w takim wieku, że już teraz ten święty spokój to jest dla mnie najważniejszy. W sensie, wiecie, zero problemów, cała reszta już jest okej. Dzisiaj co? Pogoda, powiem Wam, że jest póki co, jest takie mocne słońce. Nie wiem, czy coś z tego nie będzie, ale tym się nie mam zamiaru martwić. Chciałam Wam podziękować za to, jak mocno oglądaliście ostatni film i chciałabym też Wam podziękować za to, że tak pięknie wspieracie się tutaj, opisujecie sobie, życzycie sobie jak najlepiej. Słuchajcie, no wiem, powtarzam się, ale to, jak jedna drugą potrafi pocieszyć, zadać pytanie, tamta jej odpowie, ktoś tam jeszcze się przypelęta i znowu coś powie. No ja się cieszę, bo to jest coś fantastycznego, coś, co dodaje skrzydeł, coś, co mówi Anka, kręć, warte jest tego, żeby stanąć, żeby poświęcić czas, żeby Wam coś pokazać, żeby Was zachęcić do tego, żeby było fajnie, żeby było miło. No coś fantastycznego. Dziękuję każdej osobie, która przydzieli się przyłożyć do takiego komentarza i pozdrowi jedna drugą, a tamta odpisze i nawiązuje się super, ekstra, taka sieć, taka więź między Wami i to jest po prostu nie do ogarnięcia dla mnie. Ja po prostu nie sądziłam, że coś takiego się mi tu uda stworzyć, a przyszły fantastyczne osoby, fantastyczne kobietki przede wszystkim, ale jest też Darek, ale no, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że komentujecie i dziękuję, że jesteście jedna dla drugiej, o tak Wam powiem. Słuchajcie, dziękuję też za wszystkie życzenia, które już wpłynęły. Sylwia Esz, ona bezkonkurencyjnie, słuchajcie, wjechała z tymi życzeniami bladym świtem. Dostałam też maile, Edi, dzięki. No nie chcę wszystkich wymieniać, bo boję się, że kogoś mi pominęła, a naprawdę było tego dużo. Dostałam też telefony, dostałam SMS-y, o tak. Także to jest coś fantastycznego. Ludzie, którzy praktycznie mnie nie znają, wysyłają mi życzenia i pysk mi się cieszy od samego rana. Słuchajcie, mam przed sobą kwiatki, bo oczywiście byłam w Biedronce i pomyślałam sobie, dobra, jak te imieniny, to zrobię sobie kolejny prezent, nie? Jest taki dzień, dlaczego nie? A że w Biedronce dzisiaj są peperonie, pokażę Wam, jakie ja już wcześniej kupiłam, bo one teraz też są. Pokazuję Wam po to, żebyście sobie mogły iść zobaczyć, obejrzeć. Moja już wyrosła, bo ona była naprawdę malutka, była jak kupowałam. Była równa. Przede wszystkim była równa, a teraz widzicie, ona się wyciąga do światła, więc trzeba ją po prostu obracać. Ona ma takie grubsze liście. Kolejny to jest ten tak zwany pieniążek. Też jest teraz w Biedronce. O tu, taka peperomia. Tutaj są trzy, o tak Wam powiem. To są moje już, które wcześniej kupiłam, a dzisiaj upolowałam taką o przepięknych liściach, przepięknej fakturze. Zobaczcie, jak to cudnie wygląda. I zaraz Wam tu pokażę liść, który się nie rozwinął. Tu jest chyba. To jest taki mały strączek i najwidoczniej one się tak właśnie rozwijają, że z takiego strączka robi się taki cudny, naprawdę taki bordowy liść i on ma tą fakturę taką mocno pofalowaną, gofrowaną. Zobaczcie, no nie mogłam sobie odmówić. Dzisiaj one są w cenie 9,99. Także myślę, że coś dla Was. Ja wiem, że rozkochałam Was w kwiatach i dlatego Wam o tym mówię, że są dostępne w Biedronce i teraz możecie sobie polecieć. Do tego, a tu jeszcze jest jedna, o widzicie, jeszcze jedna jest.
Peperomia i też jest ta właśnie, tylko moja bardzo zbujała, myślę, że ją muszę przyciąć po prostu, żeby ona się, ona też przechorowała, powiem Wam, bo ją oczywiście zalałam, jak to ja. O, tak, chodzi mi o tego kwiatuszka. Także też jest taki sam w Biedronce. Idźcie, zobaczcie, co Wam się uda kupić, dajcie znać, bo bardzo lubię z Wami mieć kontakt, a Wy mi piszecie, Ania, byłam, kupiłam, Ania, niestety nie wystałam. Trochę smutne, no ale prawdziwe. Oprócz tego wziąłam sobie kosz, to jest ten kosz składany. Słuchajcie, 29,99. O! Ja wzięłam większy i nie, bądźcie czujne, bo są jeszcze mniejsze te kosze. Ja wzięłam większy i to wzięłam głównie znowu pod kamper, bo podoba mi się to, że one się właśnie tak składają. Dwa ruchy. Jest i nie zajmuje miejsca. Wiecie co? Nawet przeprać coś podczas wyjazdu, albo tak jak teraz byliśmy w niedzielę, za chwilę Wam pokażę, nie w niedzielę, tylko w sobotę, zaraz Wam pokażę urywki, żeby nogi dziecku z tego pijaku opłukać, bo wiecie jak wszystko wnoszą do samochodu, czy właśnie przed kamperem postawić wodę, żeby można było opłukać i nie wnosić mi tej trawy, tego pijaku, bo tam są wykładziny i to wszystko na tych wykładzinach zostaje, a potem się z tym wchodzi do spania, taka prawda, także właśnie głównie po to wzięłam ten kosz, ja już na nie polowałam, ale tamtym razem mi się nie udało ich kupić. Także teraz się udało. Patrzcie się tu. Nic tylko być takim Jorkiem. Śpi w poduszkach. Ani drgnie, że podeszłam. Słyszałam, jak stęknął, jęknął. Gorąco, bo za oknem będziecie widzieć słońce. A ten pan leży sobie mięciutko. Jeszcze głowę na poduszki. O, dzień dobry. Tak, zmień pozycję, masz rację. O, wcale się tym nie przejął, że tu jestem. Słuchajcie, udało nam się znaleźć pana, który obije nasze sofy, bo ja już na to nie mogę patrzeć. Zobaczcie, jak to wygląda. Nogi Emy. Ale no nie wygląda to dobrze i czas najwyższy. Udało się i już myślę, że tak do 2, max 3 tygodnie będę miała obite sofy i oczywiście Wam pokażę, bo pan stwierdził, że zatrzyma nam właśnie te wszystkie guziczki. W sensie, wiecie, nie zmieni nam faktury, a na tym nam bardzo zależało, żeby to nie było właśnie płaskie, tylko takie wybijane, taki jak to się ładnie nazywa? Chesterfield, o tak. Dzisiaj też, tak to jest dzisiaj, dzisiaj też muszę odesłać wszystkie paczki, które były nietrafione, w tym ten zegarek, który Wam ostatnio pokazywałam. I mam nadzieję, że uda mi się też Sinseya załatwić, bo nadal wciąż tego nie załatwiłam. Tu leży kolejny paczka, ale co, idę, żeby Wam pokazać trawę, którą dzisiaj upolowałam. Po prostu zobaczyłam ją gdzieś kątem oka u mojej Sylwii, którą serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie ogląda, oglądała, ale czy teraz... Wiecie, jak to jest z tą robotą? Tak, te są bardzo podobne, ale ta jest dużo, dużo większa rośnie. Te tak nie urosną, one są takie cieniusieńkie. Ta jest grubsza i tą myślę wsadzić właśnie do... Wygląda jak zielistka, nie? Do doniczki i żeby to fajnie właśnie wyglądało, bo już mi się bardzo, bardzo podoba. Taka cudna. No nie mówcie, że nie jest cudna. Jest po prostu fenomenalna i ona na polu i ma przetrwać zimę. Zobaczymy, czy faktycznie mi się to uda. A tu jeszcze powojnik od mojej siostry, która mnie za chwilę udusi, bo jeszcze nadal wciąż nie posadziłam, a on już biedny, widzę, że umiera. Dobra, gdzie ja go posadzę? Słuchajcie, tu już jest taki burz, taki prawdziwy, prawdziwy burz i zrobiło się ciasno. To wszystko jest do obcięcia i tu też, także roboty nie brakuje. Ale powiem Wam, że mam uczucie, że ta doba jest coraz krótsza jak dla mnie.
O, tu jest mój biedulek. Słuchajcie, jak one pachną, te lilie są po prostu... Tu jest jedna, tam są dwie i... Jak wychodzę z domu, to po prostu czuję ich zapach. Obłędny jest. Słuchajcie, celowo nie zabieram Wam tych kwiatków stąd, żebyście się jeszcze napatrzyły, namyśliły i może polecicie, bo ja wiem, że udało mi się rozkochać Was w kwiatkach. Ja się nimi cieszę i mam nadzieję, że ktoś też będzie mógł się cieszyć, bo cena 9,99, dobrze wiecie, że ta dyszka to Wam poleci i ani nie wiecie gdzie, a kwiatki będą Was cieszyły, bo ja mówię, że to są naprawdę już chwilę te kwiatki mam i nic im się nie dzieje. Kwiatki z Biedronki są jak najbardziej na tak, a to są naprawdę duże kwiatki, duże okazy. No zobaczcie, 9,99, ja Wam wyjmę, bo ona o tu. Także z przysłowiowego zielonego parapetu zawsze kupujecie malutkie, ale też naprawdę mają rewelacyjne okazy, bo wszystkie, które kupiłam, ani jeden nie zdechł, nic mu się nie działo, nie przyszły z żadnymi chorobami, także też Wam polecam. Jedynie co, tam już jednak te miniaturki kosztują około właśnie 6-8 zł, czasami 11. Są małe, naprawdę małe w porównaniu z tym, co kupicie w Biedronce. Słuchajcie, wstawiłam Wam tam przebitki z niedzieli. Ja nie nagrywam zazwyczaj w niedzielę, ale jak robię coś, co myślę, że mogłabym pokazać, to właśnie Wam pokazuję i tam widziałyście surówkę z cukinii. Nie wiem jak Wy, ja zawsze cukinię obrabiałam termicznie, to znaczy najczęściej właśnie mówię, że albo placki z cukinii, albo bigos z cukinii, no albo do słoików na zimę. Jednak tym razem postanowiłam zrobić surówkę taką do obiadu. Wiedziałam, że muszę ją troszeczkę wcześniej zrobić, żeby cukinia puściła te soki. Bo jeśli tego nie zasolicie i nie puści soków, no to zrobi Wam się taka, jak to Kasia im mówiła, bo właśnie u niej widziałam ten przepis. Ja już widziałam w zeszłym roku u niej, a ona go teraz chyba powtórzyła na działce. Więc ona właśnie tam mówi, że będzie z tego zupa i ma rację, bo cukinia puści naprawdę dużo soku, także bierzecie cukinię, najlepiej dwie nieduże cukinie, choć i tak będziecie musiały wyciąć te wszystkie miąższe ze środku, te wszystkie środka, te wszystkie ziarenka i ścieracie sobie na dużych oczkach na tarełku. Na tych. Na tych. Ja miałam młode cukinie, więc poszły z łupą, ale jak macie troszeczkę starsze, no to wiadomo, że ta łupa już będzie twarda i się do tego nie nadaje, więc lepiej je obierzcie. Dwie takie cukinie niewielkie, do tego papryka w kostkę i marchewka. Ja powiem Wam, że nie leciałam stricte tyle co Kasia in, bo ja chciałam po prostu spróbować, więc miałam taką, że tak powiem, dupkę cukinii, taką niewielką, bo chciałam tylko spróbować, jak to smakuje, czy mi to faktycznie podejdzie, bo szkoda zrobić coś i potem jest twarde, albo bez smaku, albo coś z tym jest nie tak i wyrzucacie. Także robiłam naprawdę niewielką ilość, tam widziałyście, więc ja zrobiłam z dupki, to jest surówka, więc wiecie, ile potrzebujecie, tyle sobie mieszacie do smaku. Ja zatarłam sobie cukinię razem z marchewką w pojemniku i zasoliłam i poczekałam, aż właśnie ta woda się cała, ta cukinia puści tą wodę i potem ją mocno wycisnęłam, naprawdę dużo tej wody było, słuchajcie. Następnie co to miałam pokrojoną właśnie w kostkę paprykę. Potem miałam jeszcze koperek, miałam szczypiorek i miałam pietruszkę. I to wszystko razem. Następnie, słuchajcie, do tego możecie modyfikować. Chcecie dodać sobie jakieś tam cebulki, dodajecie cebulki. To jest surówka, także to nie jest coś, co lubicie. No i co? Następnie sól, pieprz, łyżka majonezu, trochę musztardy sarebskiej. Ja też tak właśnie dodałam. I fajnie jeszcze skropić to cytryną, dodaje takiego charakteru tej surówce. Także mnie to bardzo smakowało, bałam się, że to będzie takie twarde. Jest chrupiące, fakt, jest chrupiące, ale nie jest twarde. Mi bardzo smakowała i słuchajcie, te kolory tej surówki są po prostu obłędne, bo ja mówię, że ja starłam z łupką cukinię i wyglądało świetnie, naprawdę świetnie. Ja się zajadałam, aż mi się uszy trzęsły i na pewno zrobię jeszcze nie jeden raz. Cały przepis macie na kanale Kasi In, a
ale to jest żadna filozofia. Prosto, szybko, jedynie wcześniej musicie właśnie zetrzeć sobie tą cukinię, żeby ona puściła tą wodę i to tyle. Surówkę do obiadu macie tak o. A przecież w zimie dostaniecie cukinię w sklepie, nie trzeba Wam 5-10, jedna cukinia i mnóstwo dodatków, a pietruszkę czy szczypiorek macie zamrożone, także super, nie musicie mieć w słoiku, a taką do obiadu macie gotową. Dobra, słuchajcie, godziny nam lecą, w sensie mi lecą, ja już zgłodniałam, więc zrobię sobie tutaj kanapeczkę przy Was i trochę sobie do Was pogadam. A właśnie, a propos, sorry, pokażę Wam, dobra, może byś mi to wytarła, tak przynajmniej, te noże z wiedry, ostatnio upolowane, te smuki, czy jak się to, smuki, no chyba smuki kitchen, uwaga, bo są mega, mega ostre, także coś fantastycznego, to same tną. Ja już się dziabłam, tak, na talerzu mam chleb, zresztą pokażę też z Biedronki, czasem lubię sobie kupić właśnie ten chleb, tutaj są całe 5 kromek jest, pełnoziarnisty, żytni 100% pełnoziarnisty, żytni 100% pełnoziarnisty, bez drożdży, zobaczcie, takie coś, powiem Wam, że te chleby to są takie konkretne, zjesz kromkę i nie chce Ci się więcej, a nie tamte, te zwykłe, to wiecie jak jest, ale pięknie to otworzyłam, dobre. Ser, jak ser mam, to mierzwiony z gołdy, taki jakbyście chciały wiedzieć, jakbyście pytały. No i to jest ten jeden pomidor, który kupiłam ostatnio przy drodze. Słuchajcie, jak one tną, to jest po prostu poezja, nie wiem czy to widać, ale o, fantastyczne. Także jeśli możecie, to ja Wam polecam właśnie te noże z Biedronki, nie pożałujecie. Same tną i uwaga na palce, ja byłam tak mega uważna, że ucięłam tutaj z boku, Emilia wczoraj to opatrywała, bo kiełbaski na grilla. Chciałam tylko delikatnie tak, wiecie, tak cyk, 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 źle założyłam. A może nie założyłam, bo to założyłam, jak jest brudne, dobra, umyję odruchowo po prostu. Słuchajcie, mam tutaj książkę, którą Wam już polecałam niejednokrotnie i ja nie wiem, ale ja mam tak jak Wy... Wy w urodziny, tak ja i w imieniny i w urodziny mam takie melancholijne trochę te dni i powiem Wam, że trafiłam na taki moment wczoraj i przeczytam Wam to. Jestem wrażliwa, empatyczna, pomysłowa i trudno się ze mną nudzić. Nigdy nie zapamiętam, kiedy masz urodziny, ba, nawet tego, jak Ci na imię, ale pewnie zapamiętam, że lubisz mopsy i kupię Ci bez powodu pierścionek z mordą jednego. Może i wyrżnę na prostej drodze, ale będę się z tego śmiać tak głośno, aż Cię tym zarażę i poczujesz zazdrość, że Ciebie nie spotkała taka przygoda. Jadąc tramwajem do oddziału NFZ, kolekcjonuję więcej wspomnień niż ludzie zwiedzający Tajlandię. I to jestem właśnie ja. Słuchajcie, ile razy, teraz mi się, no nie teraz, bo ja czytałam wtedy ten moment, nie wtedy, tylko wczoraj, to pomyślałam, że Wam to pokażę, bo słuchajcie, idąc do domu mojej mamy, do domu rodzinnego, niejednokrotnie potykałam się o korzenie, takie konary, wielkie konary wystające na drodze, bo szliśmy przez las. Słuchajcie, ile razy moja siostra i ja wyłożyłyśmy orła, tylko myśmy się różniły tym, że ona kiedy się przewróciła, płakała, a ja śmiałam się jak wariatka. Ona płakała nad swoimi butami, które obdarła czubek, a ja w ogóle nie patrzyłam na ten czubek, bo ja miałam zawsze bardziej zniszczone buty, bardziej. Jej, ona chodziła w 3 sezonach i wyglądała jak nowe. Moje po pierwsze nadawały się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Ja nie potrafiłam dbać o swoje rzeczy, ale miałam z tego totalny fan, totalną radochę. Ona po każdym kursie, że tak powiem, szorowała te buty, dbała, ja tam pic i ważne było to, gdzie w nich byłam. Ja nie chcę mówić, że to jest złe u mojej siostry, bo ona jest do tej pory bardziej zorganizowana, bardziej właśnie dba o te swoje rzeczy. Ja jestem postrzelona bardziej. Nawet teraz, jak kroję tego pomidora, to powiem Wam, że jechałyśmy razem i w pewnym momencie tak zjechałam i ona się pyta, co to robi? Ja jadę po pomidory. Słuchajcie, nie było w planach po pomidory jechać. Mówiłam, że może bym kupiła, jakby były, ale jak zobaczyliśmy, że okienko jest otwarte, to ja już przejechałam to okienko i takiego na kota zrobiłam. I kupiłam sobie te pomidory, po czym moja siostra mówi do mnie tak, ej, ta pani cię zna? A dlaczego tak pytasz? A ona tak, a co ona się tak do ciebie uśmiechała? No ja jej wtedy mówię, słuchaj, jeśli ty się uśmiechniesz, to ta druga osoba też się uśmiechnie. Ta pani po prostu pytała mnie, kogo mam w aucie, bo ja mówię tak, co, obraziłaś się? O, chyba ma focha. I pani mówi, co, piesek? A ja mówię, nie, córeczka.
I ona mówi, a myślałam, że piesek, bo ona tam ma pieska. Ja mówię, ja też mam pieska, mam ptaszki i wiecie co, to się... Ona te pomidory ważyła, te ogórki i to żeśmy sobie rozmawiały i śmiało mi się, bo ona tam jeszcze opowiadała właśnie historię z tym psem. I ona się śmiała, ja się śmiałam, a siostra, która obserwowała to z boku, myślała, że się po prostu znamy. Także słuchajcie, jeśli wy się uśmiechniecie do kogoś, kogo nie znacie, on odwzajemni chyba, że jest gburem, ale nie zakładajcie, że jest od razu, że jest gburem, tylko po prostu on na pewno odwzajemni wasz uśmiech i wam będzie milej i mi się zrobiło całkiem miło. Te zakupy trwały raptem może około 5-7 minut z tym gadaniem i było naprawdę miło. Starsza pani życzyła mi miłego dnia, ja jej i rozstałyśmy się z uśmiechem na twarzy. Moi kochani, od ostatnich nagrywek minęło dobre parę godzin. Byłam z dziećmi, z całą trójką w poszukiwaniu butów. Tam możecie widzieć, dwójce z nich się udało, Brian zamierza kupić sobie sam, więc okej. Okay. Odwiedziliśmy też Pepko, także tam są zakupy. Już nie pokażę wam teraz, bo po pierwsze jestem zmęczona, po drugie ten film byłby bardzo długi, a pewnie i tak większość z was nie dotrwa nawet do tej chwili. A jeśli dotrwaliście do tej chwili, wstawcie w swoim komentarzu kwiatuszka, jestem ciekawa, kto faktycznie doszedł do końca ze mną. Ja piję kawę na zimno, o tą tutaj, słuchajcie, takie coś wiedrące, jako, przepraszam, drugą, trzecią kawę, to jest to super wyjście, zalewacie tylko zimnym mlekiem, kostki lodu i naprawdę jest ok. Tak jak w tej chwili przyjechałam z Ziajana, nie marzę o niczym innym, jak to tylko o kubku kawy, i o tym, żeby po prostu usiąść, bo wyprawa z trójką dzieci po galerii, nawet byliśmy w Lidlu, właśnie mówię, w Pepko, mam dość, słuchajcie, ale i tak odnieśliśmy sukces, coś nie coś udało się kupić. Dziękuję wam za życzenia, bo nadal wciąż docierają, a już nie chcę nawet myśleć, co będzie po tym filmie, także wszystkim Aniom raz jeszcze wszystkiego dobrego. U nas mega słońce, słyszałam, że miejscami coś tam popadało, tutaj nie padało nic. Także ja uciekam troszeczkę korzystać z tego słoneczka, a wam wszystkim życzę chyba już kolorowych snów, bo to będzie pod wieczór puszczone i do zobaczenia w środę. Pa!